Rada Miejska Mielec uzyskała projekt wartości, akceptację projektu wartości 44 milionów złotych. Jest to projekt, który dotyczy inwestycji związanych z niskoemisyjnym transportem. Organizacją tego transportu w mieście, przypomnę, że jest to zakup niskoemisyjnych autobusów, oczywiście budowa zaplecza technicznego do obsługi takiego taboru, budowa zatok, skrzyżowań, ścieżek rowerowych, chodnika i innych elementów infrastruktury drogowej, która będzie poprawiała jakość transportu miejskiego w mieście Mielcu. Przypomnę, że podobne projekty są realizowane w Sanoku, Krośnie, w Stalowej Woli, w Dębicy, w Przemyślu. Łącznie na te inwestycje przeznaczyliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego 144 miliony złotych. Tym dzisiejszym podpisaniem umowy też trzeba się tym pochwalić, bo jest to znaczący projekt, który poprawi kontraktowanie w naszym województwie i oczywiście też przyczyni się do kontraktacji wszystkich środków europejskich w naszym kraju. To jest rzecz, do której nas bardzo Ministerstwo Rozwoju mobilizuje i też rozlicza. Taka jest rzeczywistość, także tu mamy przy tej okazji naprawdę też czym się na tym etapie pochwalić. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi za ogromne serce i wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia, bo 30 milionów to są ogromne pieniądze, które pozwolą na realizację przedsięwzięć nie tylko transportowych, ale przede wszystkim także ekologicznych. Wiemy, jak to teraz jest ważne. Zakup niskoemisyjnych autobusów, to jest 14 autobusów, przedłużenie drogi, która ma połączyć dwie obszary strefy ekonomicznej, dwa obszary strefy ekonomicznej, plus do tego specjalne zatoki dla autobusów, węzeł przesiadkowy i tak dalej, i tak dalej. To właśnie pozwoli na lepsze funkcjonowanie miasta, które rozwija się dobrze i przy tym wniosku, przy tym wsparciu również będą te możliwości się poszerzać. Dziękuję również bardzo za zaproszenie na dzisiejszą konferencję, która daje obraz i perspektywę właśnie lepszego funkcjonowania naszych dwóch województw. Z uwagą wysłuchałem przede wszystkim o szkolnictwie, bo jestem długoletnim wcześniej nauczycielem i dyrektorem dużej szkoły zawodowej. W związku z tym to też leży mi blisko sercu i dlatego cieszę się, że takie przedsięwzięcia są podejmowane. Raz jeszcze dziękuję panie marszałku za takie bardzo przychylne potraktowanie tej sprawy naszej i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie i udało się je dzisiaj sfinansować. Dziękuję bardzo. Ta umowa nie dotyczy zakupu tylko samego taboru, także jest to przedsięwzięcie kompleksowe, które obejmuje również zatoki autobusowe, również kwestie związane z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowe, przebudowę, modernizacji całej niezbędnej infrastruktury. Także to jest niezwykle istotne i wierzę, że to będzie docenione zarówno przez mieszkańców, ale także wpłynie pozytywnie na rozwój również całego regionu. Ze strony Ministerstwa Rozwoju naprawdę chciałbym państwu serdecznie podziękować i cieszę się, że jest to kolejna inicjatywa, która dotyczy również miast średnich, realizowana z poziomu regionalnego. Ja państwu przypomnę, że z poziomu krajowego w ostatnim czasie uruchomiliśmy pakiet dla miast średnich. Także specjalne środki również dedykowaliśmy miastom średnim z poziomu krajowego i różnego rodzaju też inicjatywy pobudzające przedsiębiorczość w tych miastach. Także ta komplementarność jak najbardziej nam odpowiada. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom tej umowy gratuluję.